To jest znakomita książka, ale tego tutaj nie znajdę. Tu, Mości Głuchowski, również. Koncentrujemy się na tej pani. Niby jest, ale nie to. Tu też nie. O! Albo pośrodkowy mały, albo pośrodkowy średni. Spina mi się cholera jasna mięsień. I nie mogę robić wszystkiego. Nasze życie może być iść albo w kierunku takim, który nam absolutnie pasuje, albo w takim, który nam nie pasuje. Truizm proste, o Jezus Maria, jak najbardziej. I sam myślałem, że mam tego pełną świadomość. Z przekonaniami, ideami, nawykami, przyzwyczajeniami jest sprawa taka, że można je zmienić. O tak. Albo trochę trzeba więcej czasu. Tak samo jest w przypadku dokonywania rzeczy wielkich, jak również z pogłębianiem się w pewnych odmętach, których nikt nie chce być tak naprawdę. To było takie gotowanie żaby, jak to się pięknie mówi w tym całym świecie rozwoju osobistego. To tak naprawdę, jak się przyjrzy człowiek temu badaniu, to ono jest o kandupy potłuc, bo ta żaba, którą rzeczywiście gotowali, nie miała różnych części mózgu, tak więc ona kompletnie nic nie wiedziała, co się z nią dzieje. Jakby ją tam kroili, smażyli palnikiem, to by nie ruszyła się. W każdym razie, czasami w życiu bywa tak, że podejmujemy pewne działania z myślą o tym, że to, co robimy, jest dobre i niekoniecznie to, co robimy, jest rzeczywiście dobre. Nam się wydaje oczywiście, ale jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie. Truizm. Pewnie. Każdy to wie. Największy problem polega na tym, że każdy to robi tak czy inaczej. Jakiś czas temu, jakoś na jesieni, jeszcze zanim nastały czasu czatu GPT, napisałem taki bardzo długi kurs, nazwałem go Niech się liczy. Ta wiedza, która tam jest zawarta, ona jest dobra, bo to nie są tylko i wyłącznie moje przemyślenia, one są przemielone przeze mnie, ale to są rzeczy, które są dostępne w książkach, które są dostępne w różnych podcastach, na blogach, cała masa różnych rzeczy w internecie, wiedzy w internetowej jest tam zawarta. To, co u mnie działało, zawsze działało, jest tam zawarte. To jest ten moment, w którym potrzebuję przewartościować swoje życie. I tak jak w którymś momencie ten projekt w pewien sposób porzuciłem, w żaden sposób nie zajmowałem się jego marketingiem ani reklamą, on po prostu wisi, to tak stwierdziłem, że jednak muszę do niego jednak przysiąść i sam z niego skorzystać. I te vlogi będą pewnym świadectwem tego, że on ma sens. Natomiast tak czy inaczej zapraszam Ciebie do takiej właśnie wspólnej podróży z tym wszystkim. Razem ze mną. I nie tylko. No to co, wchodzimy na stronę panretro.pl. Zamówienie koszyk, niech się liczy. Dzień dobry. Jedziemy. Confirm subscription. Dziękujemy za rejestrację. Super. Swoją drogą, to jest cudowny GIF. Mail pierwszy. Wychodzę z założenia, że właśnie życie można podzielić na takich 5 sfer, jakie tutaj macie. Bycie, czyli to, jaki rzeczywiście ty jesteś. Coś, co dotyczy ciebie. Konkretnie ciebie. Czyli twoja fizyczność, zdrowie i tężyzna. Emocje, czyli kontrola ich. Intelekt, ogólnie nauka, czytanie książek, podcasty i inne tego typu rzeczy. Styl, to w jaki sposób potrafisz bazować na swoich cechach zewnętrznych, żeby potrafić wpływać na innych ludzi. Bezpośrednio to jest powiązane z kontaktami z innymi ludźmi. Ale to, co masz w swojej szafie, to jest narzędzie. Druga sprawa, kontakty z ludźmi. Budowanie relacji z przyjaciółmi, z rodziną, z twoimi ważnymi ludźmi w twoim życiu. Trzecia sprawa, finanse, twoje możliwości finansowe i kariera. Czwarta sprawa, czyli duchowość, ale w rozumieniu poczucia sensu życia, czy też wszystkiego tego, co jest związane z tym, żebyś po prostu czuł się dobrze z tym, gdzie jesteś, kim jesteś, jaki jesteś. I przywództwo,
czyli to, w jaki sposób jesteś w stanie wpływać na innych ludzi. Tu to nie jest jedno i to samo, bo kontakty z ludźmi to jest po prostu dbanie o relacje z tymi ludźmi. Natomiast twoje przywództwo to jest to, żebyś potrafił brać odpowiedzialność za ludzi, którzy są dookoła ciebie i byś potrafił umiejscowić się w odpowiednim miejscu w hierarchii. To jest pierwszy mail. Bardzo ci polecam przejść przez niego i zastanowić. Po prostu wziąć kartkę papieru i napisać dla samego siebie, jak ty to rozumiesz w kontekście tego maila. W kolejnym mailu będą rzeczy nieco ważniejsze, ale to będzie jutro. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest dbać o siebie w taki sposób, jakby się dbało o kogoś, kto jest od nas w pełni zależnym, za kogo mamy pełną odpowiedzialność. Ja o siebie przestałem tak dbać. I o tym zapomniałem. I tego nie widziałem przez długi czas. Ale mam zamiar do tego wrócić. I jeżeli potrzeba ci pewnego wsparcia i krótko mówiąc, nie chcesz być z tym sam po prostu, bo to wcale nie jest łatwe. Właśnie zrobienie tego pierwszego kroku, podjęcie tej decyzji, że chcę tej zmiany i coś rzeczywiście, coś z nią, coś zrobić, jest mimo wszystko niby pierdołą, ale jest kluczowe, bo bez tego pierwszego kroku nic się nie zmieni. Bez potem ciągłej, codziennej pracy nad sobą, pracy w idei jakiejś konkretnej, nie ma efektów. Nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jakimi susami działać, tylko chodzi o to, żeby po prostu robić. Dzień po dniu, bez wytchnienia, bez zastanawiania się, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Ale w pewien sposób te zmiany muszą wychodzić od nas z wewnątrz. Te zmiany muszą być świadome. I dlatego też bardzo cię zachęcam. Zapisz się do tego kursu. Nie jestem pewien, czy jak wyjdzie ten film, on będzie jeszcze darmowy, czy już podepnę do niego koszyk, bo no chociażby koszty listy mailowej i tej całej automatyzacji, pamiętaj, nie musisz być z tym wszystkim sam. Jeżeli mamy coś z tym zrobić, to zróbmy to razem po prostu. Ty, ja i wszyscy ci, których podczas tego kursu poznasz. Do zobaczenia.